Cześć, z tej strony Bartek i w dzisiejszym filmie będzie ważenie piwa. I będzie to film, który praktycznie miał nie powstać. Nie miał nie powstać z tego względu, że myślałem, że kolejne piwo mi nie wyszło. A piwem, które dzisiaj chcę Ci pokazać, to będzie owsiany Pale Ale, Oatmeal Pale Ale. I dlaczego ono miało nie wyjść? Ważenie było 14 stycznia. Fermentacja trwała jakieś 2 tygodnie i po tym czasie zabutelkowałem piwo z ilością 2 gram glukozy na pół litra piwa. I co się okazało? Po 2 tygodniach otworzyłem piwo, no i nie było tam w ogóle gazu. I ono było po prostu niedobre bez tego gazu. Myślałem, że nie wiem, no coś się spierdzieliło, że nie wiem, refermentacja nie poszła w ogóle. Się nawet zacząłem zastanawiać, czy w ogóle dodałem tam glukozę, czy nie, no ale wyszło mi, że dodałem. I, no i tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego w tym piwie nie ma gazu. Nie wiem, czy po prostu już tam drożdży nie było, drożdże były nieaktywne, no coś się musiało stać, tak? Ale cierpliwość się opłaca. Oczywiście nie wylewałem tego piwa i po miesiącu od zabutelkowania otworzyłem sobie jeszcze raz to piwo i okazało się, że jest gaz. I piwo jest już pijalne, jest nawet całkiem fajne. Także przedstawiam Wam mojego owsianego Pale Ale'a, czyli tak zwany Oatmeal Pale Ale. Oczywiście tworząc to piwo miałem jakieś oczekiwania, jaki chcę mieć efekt końcowy. No i założyłem sobie coś takiego, że chcę stworzyć piwo, które będzie lekkie, czyli ono będzie pijalne. I jednocześnie będzie treściwe w smaku, będzie pełne. Nie będą to jakieś, powiedzmy, siuśki, czyli jak, nie wiem, napój jakiś zbliżony smakowo do wody. I jednocześnie, żeby alkohol był na takim poziomie dosyć niskim, w sensie, że jakbym na przykład otworzył sobie w niedzielę po południu te piwko, no to mógłbym je wypić bez jakichś konsekwencji takich, że ono po prostu alkohol mocniej uderzy do głowy, no i poniedziałek wolny. Receptura samego piwa jest bardzo prosta. Użyłem 2 słodów podstawowych. Był to słód pilzeński 1,5 kg i słód pale ale 1 kg. No i był też dodatek płatków owsianych. I tych płatków owsianych było 150 gram, co stanowiło około 6% całości zasypu. I cały zasyp w efekcie miał dać około 11 BLG. Jeżeli chodzi o chmielenie, no to na goryczkę użyłem Junge 10 gram. I później już używałem tylko chmielu Citra i to było tak, 15 gram na 10 minut przed końcem gotowania i 20 gram na Whirlpool, czyli w momencie wyłączenia gazu wrzuciłem jeszcze 20 gram Citry. Czyli w sumie 35 gram Citry plus 10 gram Jungi, 45 gram chmielu. Czyli przy warce 10-litrowej to jest taka dosyć subtelna ilość. Jak przebiegał sam proces ważenia? Tutaj będziecie mogli sobie zobaczyć takie przebitki tam z ważenia. I tu pojawiły się problemy, bo zacierałem w około 68 stopniach. No wszystko ok, zacieranie trwało z jakąś godzinę, ale trochę się rozpędziłem przy filtracji. Po prostu użyłem za dużo wody do wysładzania i w efekcie uzyskałem brzeczkę przednią z ilością cukru 5 BLG, no czyli słabizna. No i co? Decyzja. Albo robię jeszcze słabsze piwo niż chciałem. Chciałem tam 11 BLG. No albo gotuję po prostu dłużej, tak? No i całe ważenie, czyli gotowanie tej brzeczki trwało jakieś 2 godziny. Co w efekcie dało 10,5 BLG. Czyli wynik prawie zbliżony do tego, co chciałem uzyskać. Teraz tak, jeżeli chodzi o fermentację, no to postanowiłem, że użyję szczepu drożdży US05. Są to drożdże suche górnej fermentacji, one już są przeze mnie sprawdzone i rzeczywiście one są całkiem fajne, dają takie czyste posmaki, czysty profil piwa. No i tutaj postanowiłem, że będzie tylko tak zwana ta fermentacja burzliwa, nie będę tego zlewał na żadną cichą i po około 14 dniach cała fermentacja się zakończyła, w sensie już mierzyłem tam wcześniej BLG, że ono nie spadało i po 14 dniach postanowiłem ją zakończyć, a fermentacja odbywała się w temperaturach 18-19 stopni. Oczywiście mówię o temperaturze otoczenia, gdyż tam temperatura samej brzeczki, samego piwa wahała się zależnie od tego, jaki etap fermentacji właśnie był, bo w tym najburzliwszym temperatura brzeczki może się podnieść nawet o kilka stopni, 3 czy 4. Fermentacja zakończyła się na poziomie 3,5 BLG, czyli z 10,5 do 3,5
i to w efekcie dało około 3,6% alkoholu, ale piwo.org mówi jeszcze, żeby dodać tam około 0,4% alkoholu, jeżeli się użyło jakiegoś środka refermentacyjnego, takiego jak na przykład glukoza, ja użyłem glukozy właśnie, czyli w przybliżeniu piwo miało 4% alkoholu, czyli to, co chciałem uzyskać. Dobra, i teraz testujemy, jakie piwko wyszło. Dobra, jak widzicie, piwo już mam nalane, bo zrobiłem mu taką szybką sesję zdjęciową w moim nowym profesjonalnym studiu do robienia zdjęć. Tak, jeżeli chodzi o barwę piwa, no to najlepiej odzwierciedli to zdjęcie. No i tak, barwa jest taka no, złota, jest to taki dosyć głęboki złoty kolor. Piwo jest mętne, mętne jest ono zapewne od chmielu i od użytych płatków owsianych. No, jeżeli chodzi o wygląd, to tyle. Pijana na początku była, nie była drobna pęcherzykowa, bo z dużymi pęcherzykami. No i jak widać, ona się jeszcze tak drobnie się utrzymuje. Jeżeli chodzi o aromat, no jest to dosyć taki leciutki aromat. Są wyczuwalne tutaj właśnie te płatki owsiane, taki charakterystyczny zapach. No i jakaś tam delikatna taka nutka tego chmielu, citra, majaczy, ale to naprawdę jest tak bardzo subtelny, ale jest wyczuwalny. Zapach przyjemny, neutralny, bez żadnych tam dziwnych rzeczy. Jest ok. W smaku jest wyczuwalna już taka dosyć wyraźna goryczka. Tak, na goryczkę było użyte 10 gram jungi. No i przy tym niskim ekstrakcie chyba jednak to tak mocniej wychodził, wydatnie się ta goryczka. Jest ona wysoka, ale dosyć szybko znika, czyli jest ok. No mimo tego niskiego ekstraktu porządkowego 10,5, zostało tutaj 3,5 Belgię. No i rzeczywiście jest to tak wyczuwalne, że można śmiało powiedzieć, że to nie są jakieś siki, mimo że to piwo ma pewnie niecałe 4% alkoholu. No ja co prawda je już tak spisałem trochę na straty, jak po 2 tygodniach zauważyłem, że to piwo po prostu nie ma prawie w ogóle gazu. No było po prostu tak, jakby się piło taką świeżą, schłodzoną rzeczkę, bez gazu po prostu. Czyli nie jest to, no nie że jest niedobre, ale nie jest to, o co właśnie chodzi w piwie, bo to jednak ten gaz dodaje czegoś takiego, że można poczuć, że się coś pije. Że gaz dodaje tego takiego orzeźwienia, to nawet w wodzie mineralnej można odczuć, jak pijesz wodę niegazowaną, bo potem gazowaną, to gazowaną jednak tak się możesz bardziej napić, bardziej to orzeźwia niż taka woda bez gazu. I podobnie jest w piwie. Jest to proste, lekkie piwo, nie urywa dupy, nie ma w nim jakichś nie wiadomo jakich aromatów, smaków i tak dalej, ale jest bardzo przyjemne, pijalne i ja to piwo na pewno będę powtarzał. Może delikatnie, mocniej coś na chmiele, ale ta wersja jest jak najbardziej ok i ona mi odpowiada. Także po raz kolejny, kolejne piwo uczy cierpliwości. Dałem mu po prostu 2 tygodnie więcej w tych butelkach, no i gaz się zrobił, no i piwo jest dobre. Także wasze zdrowie. Ja dzisiaj czytałem tekst chyba z blogu Małe Piwko Bartosza Nowaka o wytrawności piwa. No i to piwo, mimo że zostało w nim 3,5 Belgię, czyli mogłoby to sugerować, że trochę tego cukru tam jednak zostało, no to jeżeli chodzi o odczucie w ustach, no to piwo jest wytrawne. No, słodycz jest minimalnie wyczuwalny. Myślę, że właśnie tutaj ten chmiel na goryczkę skontrował te resztki cukru, co zostały, no i to sprawia, że piwo w odczuciu jest wytrawne, a nie słodkie.